Likwidacja z dniem 31 grudnia 2012 Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, osiedle Hutnicze 5. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 906. Pierwsze czytanie. Rezerwuje pani dyrektor Jolanta Szarowska. Bardzo proszę. Procedujemy kolejny. Opiekę nad niepełnosprawnymi, w tym w Domu Pomocy Społecznej. Oczywiście rzeczą naturalną jest odejście na emeryturę czy rezygnacja z pracy, ale taki zapis będzie zawarty. Spotkanie z pracownikami, z dyrekcją domu odbyłam 3 tygodnie temu. Pytania były, odpowiedzi były. Wojewoda też zaopiniował pozytywnie to przekształcenie, z tym, że likwidacja jednostki budżetowej fizycznej musi być dokonana i dalej będziemy ogłaszać konkurs i dalej podtrzymywać realizację zadania. Czyli nie tracimy żadnego miejsca, będzie NGO organizował, realizował to zadanie. Dziękuję. Jeśli się zgłosi, ale zaznaczam, że to jest propozycja jednej z organizacji pozarządowych, która była. Czy ona złoży i tylko ona, to ja nie wiem, ale wiedząc, że jest to budynek gminny, ofert może być dużo. Zresztą tak jak dla przypomnienia Państwu przekażę, dom prowadzony dla repatriantów, prowadzony na ulicy Sołtysowskiej, prowadzony jest też przez organizację pozarządową. Myślę, że trudniej było realizować to zadanie, bo trzeba było jednak repatriantów z krakowianami razem to połączyć, wdrożyć. Nie chcę powiedzieć, że skutować, bo do tego w rezultacie doszło, ale trudniej było prowadzić i organizować. Doświadczenie mamy, bo 3 domy już są prowadzone przez organizację pozarządową. Dziękuję. Dziękuję pani Marcie Szanowskiej. Również w tym względzie jest pozytywna opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Pani dyrektor, przepraszam uprzejmie, a prezydenie pani zastępcy dyrektora. Ewentualnych są propozycje innych komisji nie widzę, stanowiska klubu radnych nie widzę, ale otwieram dyskusję. Proszę uprzejmie, kto z Państwa w tym punkcie. Pierwszy był pan Edward Porębski, a potem pan radny Stanisław. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado. Mam kilka pytań do pani dyrektor i wątpliwości. Mam nadzieję, że pani dyrektor odpowie te wątpliwości. Pytanie moje to jest takie, czy opinia Rady Dzielnicy 18 w tym temacie była pozytywna lub negatywna? To jest jedno pytanie. O pracownikach pani dyrektor wyjaśniła sprawę. W związku z tym moje pytanie następne jest takie, wiem, że będą przejmować podmioty inne. Kwota oszczędności 160 tysięcy złotych, jak to jest przeliczone, skąd się po prostu bierze, jeżeli zostawiamy tak samo tych samych pracowników, którzy dotychczas pracują 27 osób? I oni tylko w naturalny sposób będą odchodzić na emerytury. To jest następna sprawa i chciałbym, jakby pani dyrektor podzieliła się, jakie rozmowy były prowadzone i co na to pracownicy, ewentualnie z panem dyrektorem znają. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, pan radny Stanisław. Dzień. Panie prezydencie, szanowni państwo, jeszcze jedno zdanie, jakby z poprzednio. Mniej dyskusji, ale dotyczące także tego tematu. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w miarę swoich możliwości robi spotkania, posiedzenia Komisji Doma Pomocy Społecznej Rodziny, Doma Pomocy Społecznej o opiekuńczym pogotowiu, ale później jeszcze będzie wizytowała, mówiąc tak troszkę urzędniczo, inne placówki. Jeżeli chodzi o to właśnie to przekształcenie, czy też powierzenie organizacjom pozarządowym tego zadania. Proszę Państwa, ja Państwu powiem tak.
U nas organizacje pozarządowe, różne zresztą, jest bardzo dużo, i z różnych względów są traktowane marginalnie. Pewnie Państwo wiecie, bo to nie odkryje Ameryki, chociaż w Ameryce też to bywa, organizacje pozarządowe w innych krajach prowadzą szpitale, prowadzą ważne instytucje, mają rangę, powiedzmy sobie, prawa pomocniczego, ale naprawdę takiego, które jest honorowane i zobowiązuje. U nas ma się, z różnych względów zresztą, jakiś dystans, czasem negatywny do organizacji pozarządowej. Nie, myśmy sobie powiedzieli, że to ma działać rzetelnie, to nie może działać gorzej. I myślę, że w tym, no powiedzmy sobie, kontrakcie z wyłonioną organizacją będzie zapis, że w razie nierzetelności taka umowa zostanie rozwiązana przed terminem, przed upływem terminu. I to ta sytuacja, myślę, jest właściwa. I to nie chodzi o to, że gmina się, Kraków się po prostu uchyla od prowadzenia tej działalności opiekuńczej. Nie. To ma funkcjonować naprawdę dobrze, a myślę, że jak to zostanie przejęte, uruchomione, to deklaruję Państwu, że Komisja Rodziny tam się zapowie i popatrzymy, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu, który tutaj naświetlił stanowisko nie tylko swoje, ale Komisji, pokazując pracę nad tymi niełatwymi sprawami, a właściwie też to jest nasza część manewra naszej Rady, która właśnie się temu przygląda z bliska i musimy jakieś zaufanie mieć do naszych kolegów i koleżanek. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie? Jeżeli nie, to bardzo proszę Panią Dyrektor o ustosunkowanie do zadanych pytań. Ja zacznę od tych, od opinii i sugestii Pana Przewodniczącego. Ziemię za chwilę do pytań Pana Radnego Koleńskiego. Zapis, każdą umowę można rozwiązać, każda realizacja zadania podlega kontroli przez organ zlecający, organ zlecający w tym momencie, w tym miejscu jest gmina reprezentowana przez. I kontrole się odbywają w jednostkach niepublicznych, jeśli jest potrzeba, to włącznie z doniesieniami do prokuratora, bo takie było w swojej historii zawodowej. Przeżyłam jedną taką historię, byliśmy przesłuchiwani, postępowanie umorzone, ale nie można tolerować jakichś rzeczy, do których mamy wątpliwości. I rzeczywiście nie ma wyłączenia. Przychodzi na kontrolę sanepid, przychodzi Urząd Wojewódzki. Kontrole są takie same w organizacjach pozarządowych realizujących zadania, jak w jednostkach gminy. Przepisy też jednakowe, czyli nie możemy zwolnić osób, które muszą być zatrudnione w jednostce budżetowej i w organizacji pozarządowej realizującej zadania. Wyjątkiem może być wymiar etatu. Jeśli na przykład do tej pory w małym domu pomocy społecznej takie miały skutnicze. Główny księgowy był w wymiarze pełnego etatu, nikt nie powiedział, że oszczędności będą dużo większe, dużo mniejsze albo większe, bo na przykład organizacja będzie realizować zadania księgowości w zakresie jednej czwartej etatu. To z czego powstało to 60 tysięcy? Z oszczędności na zatrudnienie głównego księgowego i dyrektora. Jakie są dodatkowe Państwo oszczędności? Organizacja pozarządowa może pozyskiwać dodatkowe źródła dochodu w przeciwieństwie do jednostki i darowizny rzeczowej, i darowizny finansowej i podtrzymywać, zwiększać swoją efektywność i jakość realizowanego zadania. I organizacje to robią. Na przykładzie chociażby tej sołtysowskiej widać, że przy tych mniejszych pieniądzach zadanie nie jest gorzej realizowane. I to jest odpowiedź na te 160 tysięcy do Pana Radnego Polewskiego. Kolejne pytanie odnośnie spotkania z pracownikami. Drogi Panie Radny, pytań było dwa, może trzy. Pierwsze pytanie, czy mamy gwarancję, że wszyscy zostaniemy przejęci? Drugie pytanie, czy jeśli ktoś się nie zdecyduje przejść, czy dostanie odprawę? No dostanie odprawę, bo jest
likwidacja jednostki, a jeśli ja mam 1/4 etatu i mamy emeryturę, czy też dostanę odprawę? I to były pytania. Aha, jeszcze kolejne pytanie. Czy ma Pani pewność, że w ogóle jakikolwiek podmiot się zgłosi? Skoro zainicjował to już jeden z podmiotów, to myślę, że gwarancję mamy, że przynajmniej jeden się zgłosi. No ja nie chciałabym, żeby pozostać przy jednym, bo zawsze jeden to jest ta ostateczność, a wybór z kilku jest zawsze lepszym wyborem, zważywszy, że drodzy Państwo, w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie jest zapisane, że mogą być obserwatorami osoby z organizacji pozarządowych, które nie startują w tymże naborze, czyli w tym konkursie ofert. Czyli jeśli organizacja krasnoludki, przepraszam za określenie, nie startuje, może przysłać, zgłosić swojego przedstawiciela i zawsze być obserwatorem tego wyboru. Dziękuję bardzo. A jeszcze było pytanie o opinię Rady Dzielnicy, Pani Dyrektor. Ja, drodzy Państwo, nie znam przepisu, który by mówił, że ma być opinia. Konsultowałam go nawet na gorąco, jeśli ktoś widział, że ma być opinia Rady Dzielnicy. Na pewno jej nie ma i nie mam przekonania, że ona będzie już. Dziękuję. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie i zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa określam termin uprawnienia poprawek na dzień 2 października, godzina 15 i ostateczny termin.